Witamy serdecznie. Kolejny wyjazd przed nami, także znowu tu jesteśmy. Nie lecimy jeszcze dziś, tylko jutro, ale musimy zrobić coś, no, czego nikt nie lubi w dzisiejszych czasach, ale coś, co jest obowiązkiem. Tak zwane sami wiecie co. Nie, to nie to. To nie to? To są po prostu testy. I no, wszystko jest od nich zależne. Druga kwestia jest taka, że lecimy z MyID, więc nie mamy gwarancji miejsc. Dowiemy się tak naprawdę, czy lecimy i gdzie lecimy w zasadzie, bo mamy jakiś tam plan A, plan B i C. Gdzie lecimy, dowiemy się tak naprawdę dopiero jutro. Myślę. Jak dostaniemy bilety już do rączki. Tak. Więc? Więc może na razie nie zdradzamy, gdzie lecimy, bo sami nie jesteśmy tego pewni. A póki co jedziemy na wymaz. Nie, że nie mów tak. No i od razu na początku, nie robiliśmy tego jeszcze w sumie na tym profilu, więc namawiamy wszystkich do subskrybowania, łapek w górę bądź w dół, no bo wiadomo, może się komuś nie spodobać. Jeżeli wam się nie podoba filmik, to fajnie jakbyście coś napisali. Jeżeli chodzi o łapkowanie góra-dół, no to jest anonimowe, więc w zasadzie my tego nie widzimy, kto to robi, więc też nie bójcie się nam dać łapki w dół, jeżeli wam się coś nie podoba. Czyli tak, suby, łapki, komentarze i ogólnie oglądajcie. Zapraszamy, zostaw suba, dzwoneczek i kurwa to trzeci. I lajka. I dyndzelek musi być szary. Jedziemy. Powiem szczerze, że ja się trochę boję. Patrzę, to się ze mnie śmieje, ale ja naprawdę się boję, bo ja jeszcze ani razu nie miałam tego testu robionego przez kogoś. Dwa razy go sobie robiliśmy przed Turcją i przed... Chyba dwa razy przed Turcją. Ale robiliśmy to samodzielnie. Po prostu pan przywoził nam testy, które my sami sobie wykonywaliśmy i po prostu je odbierał i tam wiózł do laboratorium. Teraz idziemy do takiego specjalnego punktu i no, mam pewne obawy. Stoją dwa ambulanse i ludzie stoją w kolejce. Nie wiem, chyba trzeba coś najpierw wypełnić. Chociaż nie, o Boże, oni robią to tak sp... Poczekaj, ja muszę to zobaczyć. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że ten ktoś ci tak z szyby robi. Z szyby. Ja się boję. Luźmy to sobie. No delikatnie. Trzymam. Teraz ty, ale kurde, jak dziwnie w gardło. Czy do mnie za 15 minut powiem? Dobra. Dobrze, dziękujemy. No jak uczucie po pierwszym teście? Dobra, ogólnie nie było tragicznie. Pan był miły i sympatyczny i mam wrażenie, że tak powoli mi to wkładał. Ale no dziwnie, aż tak teraz czuję dziwne uczucie w gardle. Ale no, kurde, chyba dobrze zamknęłam oczy. Jakoś mi mamy zdębie. To na nagraniu. Zastosowane, no. Co? Jak tam? No, pokaż. Zegarek. Nie wiem. Nie, nie mam tutaj takiej informacji. Ale nie jest źle, tak więc dla takich, co się boją jak ja, to serio, spoko. Udało się. Mam tu testy, wyniki testów są negatywne, więc jedziemy. Jedziemy, no wiadomo, no jeszcze nie wiadomo, czy jedziemy. Znaczy jedziemy, ale nie wiadomo gdzie. Tak, nie wiadomo gdzie. Bo to jakby wyjdzie jutro. Zobaczymy, czy się zabierzemy na planowany jakby lot, planowaną destynację. Jutro chyba powiem jakby gdzie, no bo na razie to nie ma sensu i nakręcać siebie i nakręcać was. Więc zobaczymy. Gdzieś jedziemy w każdym razie, nie wiadomo gdzie. Jaramy się. 15 minut czekaliśmy na wynik, więc szybciutko. Zajechaliśmy jeszcze po drona. Wypożyczamy tutaj zawsze na Mokotowskiej. Zawsze. Trzeci raz po prostu. Myślimy o kupnie drona, no ale wiadomo, to jest kolejny wydatek, a jednak wynajem jest to wiele, wiele tańszy. Jadę jeszcze na paznokcie, pozdrawiam Magdę. Potem jeszcze pracuję. Więc dzisiaj no sporo, jeszcze nie jesteśmy totalnie spakowani, więc dzisiaj naprawdę sporo się dzieje. Mam nadzieję, że gra będzie warta świeczki. No i co jeszcze? Nic chyba. Jedziemy. Znaczy, lecimy. Ale dalej nie wiemy, czy lecimy. Po prostu jedziemy na lotnisko. Okaże się, myślę, za jakieś 2 godziny. Może półtorej. Trzymajcie kciuki.
super, bo w ogóle udało nam się jakoś zmieścić mniej więcej każdy plecak w 10 kg. Mój chyba ważył 8 z kawałkiem, a twój chyba 10, tak? Bo to, co pokazywaliśmy, ale to jest jakby z tą podstawką, z tą torbą. Więc super, no takiej wagi też jeszcze nie mieliśmy. A, no i ogólnie na ten moment jest średnio z miejscami, ale no jesteśmy ciągle dobrej myśli. Jest 12 osób więcej niż miejsc w samolocie na ten moment, więc zobaczymy. Chcę powiedzieć, że udało nam się zabrać i lecimy premium. Ja mam miejsce 6E, a Michał 6G, tak powiedział. Ale super, bardzo się cieszymy. Nie stricte ramię w ramię, bo mamy między sobą ten korytarzek. No i niby tak blisko, a jednak tak daleko. Ale jest dobrze. Mamy fajne siedzenie, jest szeroko, fajnie, przestrzennie. Dostaliśmy już soczek. Bardzo się cieszymy, a podobno dwie osoby się nie zabrały, więc no, było ryzyko. Szybko jeszcze wam powiem, jak wygląda latanie w premium. Tak pokrótce. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to oprócz standardowych zestawu poduszeczka, kocyk i słuchaweczek, mamy także coś takiego. I tutaj mamy zaślepkę i jakby ktoś hałasował, takie zatyczki. Oprócz tego mamy szczoteczkę i pastę. Dostaliśmy też już menu, zaraz pokażę, co tam mamy. Nasza kolacja. Tu mamy ryż z warzywami, taki w stylu indyjskim. Tu jakieś widzę serki. Chociaż nie, tu jest chyba łosoś, tak. Tu jakaś sałateczka z serkiem. Deserek. Do tego bułeczka. Tak, to się prezentuje. Chcieliśmy ogólnie skalopki, mieliśmy na nie ochotę, bo stwierdziliśmy, że jedziemy i tak w azjatyckie rejony, więc na pewno coś takiego będziemy jeść. Ale niestety wszyscy się na nie rzucili. Już nie było. Normalne sztućce, względnie normalne, no bo są trochę tępawe noże, ale no chyba w ekonomii są plastiki, nie? Smaczne, wege, warzywka, pyszne. No, nie ma co. Jedzonko dobre. Mac Miller na głośnikach. To jest życie, mój drodzy. Nie, ale skucha. Do ciastka wzięłam herbatę, a nie kawę. No i kubki są takie normalne, bardziej jak w domu. Jak tam dziewczyna się podoba wycieczka? Wujek zabrał, fajnie ze staruchami, co? Super. Dzień dobry. To nasze śniadanko. A właściwie posiłek kilka godzin później. Bo minęło pewnie jakieś 6 godzin. Dobry. Nie krzyczcie, uprzejmy. Michaś rano pije już łychę. Niczym prawdziwy mężczyzna XIX wieku. Tu mamy tarty z łososiem prawdopodobnie. To jakaś sałateczka. Łosoś znów. I szyneczka. Thank you.
w zasadzie zne kombo, bo lotnisko jest, co tam pokazujesz? Godzina. W każdym razie zne kombo kierujemy się na północ, w okolicy Sigiriya, bowiem tam mamy pierwszy nocleg. Zostawiamy rzeczy i ruszymy do Dambuli i potem jeszcze na Sigiriya Rock. Myślę, że na zachód słońca tam pójdziemy. Tak. Ogólnie no odczucia są jakie? Pierwsze ciepło, duszno, parno, ale w samochodzie jedziemy teraz w ogóle... pierwsza rzecz. Wzięliśmy sobie kierowcę z aplikacji PickMe i wyszło taniej niż te oferowane nam przejażdżki na lotnisku. Trzy razy taniej. Około tam ponad 6 tysięcy rupii. To jest tak mniej więcej 100 parę złotych, tam nie wiem, 120? Tak, tylko liczyłem, że 5 tysięcy to jest 100 złotych. No. Tak, a... To troszkę ponad 100. A będziemy jechać 3 godziny, więc w sumie spoko. I to tak z lotniska i pan przyjechał od razu, zapakował nam bagaże, więc bardzo, bardzo sympatycznie. Więc no akurat w tym momencie to nie mam jakby problemu z tym, żeby zapłacić 120 zł. Ogólnie my chcielibyśmy bardzo podróżować tutaj komunikacją miejską, pociągami, tak jak robiliśmy to w Indiach, ale po prostu nie mamy czasu, bo to jest bardzo duża różnica w godzinowo, że na przykład na dwa razy dłużej, a my jednak jesteśmy tu na 7 nocy, chcemy jak najwięcej zwiedzić i po prostu tylko tam jakąś jedną sobie przejażdżkę, chyba półtora godzinną pociągiem zafundujemy. Każda godzina się liczy. Tak, no i ogólnie wiadomo, jakieś tuktuki, nie? Jakiś skuter może weźmiemy tam na południu. Ale tak, to raczej kierowcy. Ale bez prawa jazdy podobno nie można skutera wziąć. No właśnie nie. To jest, że nikt tego nie sprawdza podobno. Aha. I co? No będziemy tutaj na bieżąco się odzywać. No po prostu jazda tutaj jest mocna. No coś takiego pan teraz uskutecznia, że jedzie jakby środkiem jezdni. Na trzeciego elegancko. I on robi jakby tworzy trzeci pas mniej więcej. Tuktuki wyprzedzamy. No dobra. Ja się w ogóle dziwię, że oni się nie ob... Oj. Jesteśmy, dotarliśmy. Przebraliśmy się już nawet, bo po prostu jest mega, mega duszno, nie ma czym oddychać. Mamy takie spuchnięte stopy, że masakra. Zdrowie wasze w gardło. A właśnie, bo to jest jeszcze piwo z Polski za 7 zł. Chciałem tylko sprostować, że tu wcale nie jest tak duszno jak w Singapurze. No. A nie, oczywiście, to jest tak, mimo wszystko jest rzeźko, nie? Ogólnie jesteśmy niedaleko Sigiriya. I widzieliśmy sobie tutaj taki domek na drzewie, więc zobaczymy. Już go widzę tam, więc zaraz wam pokażę, bo myślę, że my zaraz pójdziemy i wrócimy, jak już może być... Tam już mamy dobry mikrofon, to będzie słychać soczystość. Ty taki przestraszony. Sorry. Myślę, że zaraz wam pokażę w ogóle ten domek, bo boję się, że wrócimy, jak będzie już ciemno. W ogóle oglądałam na Instagramie, w jakichś oznaczeniach tego miejsca, że małpy w ogóle tu skaczą po drzewach i przychodzą do ludzi, którzy śpią wtedy w tych domkach na drzewach. Więc no nie wiem, nie wiem, czy się cieszyć, czy się nie cieszyć, bo mam niezbyt ciekawe doświadczenia z małpami. W Indiach jedna próbowała nas okraść i strasznie się przestraszyłam wtedy. I od tamtej pory, w ogóle jak przyszliśmy do takiej świątyni małp w Indiach, nie pamiętam gdzie to dokładnie było, to pamiętam, że się strasznie baliśmy, bo one były takie wielkie, były jakieś akcje, że niektóre gryzły, tam jakieś ataki tych małp było, więc miałam, pamiętam, niezłą jazdę na bani. Ale mam nadzieję, że Sri Lanka odmieni moje podejście do małp. Zobaczymy. Ogólnie jest tu śmiesznie, jest tu w ogóle jakoś mega zielono. Mam wrażenie, jakbyśmy się zatrzymali w jakimś, nie wiem, parku. Kitek, co ty chcesz od tego Michała? Zaczepku. Kitek zaczepny. Idziesz do mnie? O, nie. Akurat chciał ci się do stopy położyć. To jest chyba ten domek. Zobaczymy. Jeszcze nie jest gotowy, bo jesteśmy trochę za wcześnie. To się prezentuje. Mamy nawet telewizor. Super w ogóle, to jest wszystko takie właśnie drewniane. Tu nawet widziałam dziurkę.
Tu mamy łazienkę. Okno w łazience. Tu szafę. Mamy też wódeczkę, żeby się odkażeć. I nawet w odpowiednich rozmiarów kieliszki. Hehe. Jak ci się podoba w domku na drzewie? Super. Tak? No, ale fajny. Zimne poty mnie naszły trochę, bo wypiłem piwo. Nie poklepała, te stopy mam spuchnięte i taki jestem. Ale faktycznie masz kostek. No, jestem DJ bez kostek. A w ogóle śmiesznie, bo my chyba jakoś zapłaciliśmy dość mało nawet za ten domek. Te domki, jak patrzyłam wcześniej, to były takie no za 3-4 stówy, a my chyba 100, 160? 120. Tak? $30, ale jeszcze weszła jakaś zniżka Genius. A. Znaczy, poznisz się z Genius $30 chyba, 3 razy 420, no. Fajnie. Jakoś tak. A naprawdę jakościowo, bardzo czyściutko. Pan tu nam przygotował w ogóle wcześniej, o kilka godzin. Meldowanie jest od 13, a my jesteśmy o 10 i pan nam już posprzątał. Pierwsze wrażenia, jeżeli chodzi o Sri Lankę, mniejsze, czystsze Indie. I bardziej tropikalne.